Oto teraz czas łaski. Oto teraz dzień zbawienia. Drugi list do Koryntian, 6, rozdział 2, werset. Wielu ludzi wie, że nie mogą stanąć przed Bożym obliczem z bagażem swoich grzechów. Przypominanie im o tym fakcie sprawia, że czują się zaniepokojeni. Nie chcą być ponaglani, a już w ogóle w sprawach, które dotyczą delikatnej sfery osobistej wiary, wyobrażają sobie, że mają mnóstwo czasu, aby załatwić tę sprawę. Pewien młody farmer, który wiele nad tym rozmyślał w czasie wykonywania prac polowych, był tego samego zdania, że ma mnóstwo czasu, aby załatwić tę sprawę. Znał drogę zbawienia i był świadomy tego, że musi wyznać swoje grzechy Bogu oraz zaufać Panu Jezusowi Chrystusowi. Wiedział również, że wtedy zacznie się dla niego nowe życie, bo ktokolwiek należy do Pana Jezusa Chrystusa, żyje dla niego. Na to jednak nie był jeszcze gotowy. Pewnego dnia, kiedy znowu czuł się niespokojny, myśląc o swoim zbawieniu, nie mogąc dłużej wytrzymać, przyklęknął i pomodlił się słowami: Panie, chcę być zbawiony, ale jeszcze nie teraz. Później poczuł się całkowicie spokojny, wrócił do pracy, wewnętrzna walka w nim się skończyła. Na krótko przed śmiercią farmer ten powiedział: teraz już jest za późno. Ta modlitwa zrobiła wszystko, odsunąłem Boga od siebie. Człowiek ten bał się tego, jaki skutek miałoby jego nawrócenie na teraźniejsze życie. Ale wśród tych drugorzędnych obaw i lęków przeoczył o wiele poważniejsze konsekwencje trwające na wieczność. Właściwy czas, aby zwrócić się do Boga, to teraz, a nie jutro. Słowo Boże napomina: nie chwal się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień może przynieść. Przypowieści Salomona 27:1. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia.